Druk nr 8 w sprawie zmian na liście zadań powierzonych na 2013 rok z zakresu pracy remontowych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli na terenie Komisji Pierwszej Stare Miasto. Proszę Państwa, to jest kolejny wypracowany, bardzo długi projekt we współpracy z EO i z Panią Pietrzyk i z podmiotami, których są zainteresowani. Paragraf pierwszy. Na liście zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych placówek oświatowych położonych na terenie 901 Stare Miasto w Gimnazjum nr 1 przy Białymazwieckiej zmniejsza się o 1490 zł wysokość kwoty na wykonanie projektu izolacji pionowej fundamentu wraz z programem konserwatorskim. Jednocześnie zwiększając o tę kwotę wysokość środków na prace remontowe tych placów, kwota łączna 40 tysięcy pozostaje bez zmian. Paragraf 2. Zmienia się zadanie inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Świętego Marka 34, modernizacja kanalizacji opadowej wraz z izolacją pionową fundamentów na zadanie pod nazwą modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wymiany dzielników zawodów dzielnikowych oraz zmienia się kwotę o wysokość 34 986 zł. Pozostała kwota w wysokości 4 179 zł przenosi się na zadanie wymiana stolarki okiennych oraz wydzielenie klatki schodowej zgodnie z zalecami PPOŚ. Przedszkolu nr 44 przy ulicy Żuławskiego 9 Krakowie. Paragraf 3. Kwotę pozostałą do wykonania zadań inwestycyjnych w przedszkolu nr 44, zespole szkolna przedszkola nr 3, szkoła podstawowa nr 4 oraz szkoła podstawowa nr 1 o łącznej wysokości 8300 zł. Przeznacza się na kontynuację zadania wymiana stolarki okiennej oraz wydzielenie klatki schodowej zgodnie z zalecami PPOŚ w przedszkolu nr 44 przy ulicy Żuławskiego w Krakowie. Paragraf 4. Uzasadnienie. Zmiany na liście zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na terenie dzielnicy pierwszych Stare Miasto dokonuje się na wniosek zero. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie pojmował, że wraz w zakresie prac remontowych szkół podstawowych z gimnazjów przedszkoli na 13 rok pozostały środki do realizacji zadań inwestycyjnych jak najszybciej. Przedszkole 44. Wymiana stolarki okiennej pozostała kwota 319 zł oraz modernizacja balkonu pozostała kwota 1700 zł. Zespół szkolna przedszkole nr 3. Modernizacja nawierzchni boiska na tworzywo sztuczne z doposażeniem placu zabaw pozostała kwota 484 zł. Szkoła podstawowa nr 4. Montaż zasób burzowych pozostała kwota 1064 zł. Oraz przystosowanie klasek sodowych do obowiązujących przepisów PPOŚ pozostała kwota 654 zł. Dla zadania na szkole podstawowej nr 1, przepraszam, nie uzyskano prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Zadanie na gimnazjum nr 1 pod nazwą wykonanie projektu izolacji pionowej fundamentów oraz programu konserwatorskiego na kwotę 8190 zł. Pozostały środki w wysokości 1490 zł. Dziękuję. Proszę Państwa, jest to wyciskanie każdej złotówki. No to jest koniec, żeby każdy pieniądz, w tym przypadku zero działa, daj Boże, żeby tak było zawsze, żebyśmy nie stracili ani złotego, a potrzeby remontowe w szkołach, placówkach oświatowych są nieprawdopodobne. To wszystko, dziękuję. Kto z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Osiemnaście osób jest za przyjęciem projektu. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzyma? Nie widzę. 18 za przeciw, 0 wstrzymujących, 0.